Zanim zaczniemy, przepraszam za kiepską jakość dźwięku. Meteorologists have issued a severe tornado warning for the area. Residents should seek shelter immediately if any is available. A tornado has touched down in the area. Seek shelter immediately. Witam Was tutaj, cześć, Tom Zosz i zapraszam Was już na kolejny odcinek z CitySkana z PlayStation 4. Dzisiaj jesteśmy oczywiście w krainie Totnat. No Totnat nie było dawno i tak mogłoby pozostać. W dzisiejszym odcinku głównie zajmiemy się paroma rzeczami, zaraz nie pokażę po kolei. Zobaczymy, czy też zdążymy. Po pierwsze, bardzo mi się podoba te rondo, ale zobaczymy, jak ona działa dopiero w trakcie odcinka, bo nie jestem w stanie tego jeszcze wyciągnąć. Po pierwsze, postawimy drugą zajezdnię bambajową obok tej drogi z możliwością wjazdu na tą drogę lub na tą drogę, żeby to nie było jakoś problematyczne. I stąd spokojnie tramwaje przez nasz wielki tutaj, nie wiadomo co, węzeł będą mogły się rozjeżdżać, żeby to nie było tak, że jest tylko jedna zajezdnia tutaj, no a do reszty miasta to muszą tramwaje w jakieś niesamowite sposoby dojeżdżać. Trzecia planowana zajezdnia, no to mówię planowana, nie wiem, czy ją dziś postawimy, jest w tym rejonie. Ponieważ tutaj nie mamy nic. Tu jest w przyszłości będzie dzielnica biurowa, jeżeli będziemy w tą stronę się budować, więc możliwe, że dzisiaj też tutaj postawimy tam jedną z zajezdni. Dalej, czym się dzisiaj zajmiemy jeszcze? Przy okazji tutaj sobie zbudujemy dzielnicę mieszkalną, tak? Rozbudujemy dzielnicę handlową z tej strony, to też wiadomo. I najważniejszym punktem mimo wszystko dzisiejszego odcinka, jeżeli mówię przez trochę przez nos i tak dalej, to naprawdę to jest tylko przez to, że cały czas jestem jeszcze nie do końca zdrowy. Spokojnie, to nie wirus, tylko przeziębienie. To jest tutaj ta część, jak to nazwał. Tutaj po prostu są nieużytki i właściwie na wygląda tak, jak wygląda. My to zrobimy, żeby to była jedna ładna część albo parku, albo jakaś taka część typowo turystyczna. Możemy zrobić w sumie jedno i drugie. Ponadto przeniesiemy nasze tutaj wszystkie części wodne i wyrzucimy nasze ścieki stąd. Na pewno będziemy ciągnąć teraz wodę w jakimś miejscu. A ponieważ nasze ścieki są tutaj zmieniane, no to tam spokojnie będziemy mogli to wywalić. I takie tu mam głównie plany na dzisiejszy odcinek. Tak bym trochę określił. Czy coś jeszcze? No jakieś atrakcje katastrofowe, to możemy spojrzeć teraz, czy wszystko jest chronione właściwie. To tak, zniszczenia to nie. Detekcja wstrząsów, no właśnie, to jest ten problematyczny problem tutaj. Zaraz to wciągniemy. Zasięg radia. No mamy już rejony, gdzie zasięg radia jest kiepski, więc tutaj gdzieś w tym rejonie postawimy drugi wysoki maszt. Powinny być tacy. Drogi ewakuacyjne, no to tak, mamy... Jest za mało tego, wszystkich naszych dróg ewakuacyjnych. Tu im by się przydało schronnik. W sumie możemy go teraz zacząć od niego do postawienia, tak? Tutaj jest mieszkania. To zacznijmy od tego schronu, a później maszt. No i detekcja wstrząsu. Także natural disasters zaczynamy od tego. No i proszę bardzo, mamy tutaj już nasz maszt, tak jak widzieliście jest tutaj jeden. Potem dociągnęliśmy do niego zwykły, już tam nie stawiałem, bo postawienie przy takim maszcie wiatraka jest co najmniej niedorzeczną rzeczą. Stąd fajnie, żeby tutaj udało się go wciągnąć, bo to wszystko ogólnie całkiem nieźle. Tak jak mówiliśmy, tutaj mamy nasz, proszę bardzo, jeden schron i on całkiem nieźle tu już działa. No i tak dalej. A, no i oczywiście tutaj czujnik nasz sejsmiczny. Fajnie go tutaj schowaliśmy w tym rejonie obok szkoły. Ogólnie wszystko zazwyczaj jest obok szkoły, dlatego że tak dużo jest szkół. Właśnie, nie patrzyłem na nasze edukacje, a edukacja ostatnio była o pomoc do nie ma. Tak, tutaj nie mówię, dobrze, tak czy siak. No dobrze, niech będzie tak jak jest. Teraz zajmiemy się tą częścią wody, bo ja nie wiem jak jest z wodą, czy ja to mogę wywalić i... Dostępność wodociągów jest gorsza niż uzdatnianie, czyli to mogę spokojnie wywalić. I w teorii nie powinniśmy odczuć żadnej zmiany, tylko czekaj, jak chcę wywalić rury, to są niebudowane wedle moich schematów, to też się robi w ten sposób. I druta stąd wywalamy. Dobrze.
Swoją drogą, jakbyście się zastanawiali, czemu ja tak dużo chcę zajezdni tramwajowych postawić, to dlatego, że pierwszy raz w tym mieście stawiam linie tramwajowe, które kursują tylko i wyłącznie w ciągu dnia. To są jakieś łączniki, gdzie faktycznie w ciągu dnia jest większy ruch. Jedną z takich linii to jest na przykład łącznik stąd tu, no ale to wiemy. I drugą taką linią jest ten, który jedzie tutaj. O, dokładnie ta linia. Ona jest strasznie szybko. Nie wiem, czy ktoś z niej korzysta, jak widzicie, jest mało. A nie, ona jest na dzień, no, po prostu już nie wyjechała, ale będzie tylko na dzień. I będzie jej trochę mniej. Tramwaje spokojnie to obsłużą póki co. Na razie i swoją drogą, czemu taki jest szybki czas? Ustalenie, że tutaj bym wiedział, że to jeździ. Swoją drogą, widzicie, tutaj busy cały czas nieźle jeżdżą. Nie wiem, co z tym metrem. Nie pisaliście mi w komentarzach dokładnie, co z tym metrem. Czy puszczamy ją metro tutaj? Twierdzicie, że jest potrzebne? Znaczy, po tym trolejbusie widać. No ale czy wy sądzicie, że tutaj jest potrzebne, czy jakoś inaczej puszczamy? Piszcie w komentarzach. Nazwy dla dzielnic. Zapomniałam tego powiedzieć. Możecie sobie poglądać teraz, jak wyglądają nasze nazwy dla dzielnic. Możecie pozmieniać nazwy oczywiście. Jeżeli macie jakiekolwiek pomysły, to zmieniajcie. Rondo nie ma nazwy. To jest tylko i wyłącznie tego, że za chwilę to dodam, więc. No, dobrze, ja zajmę się inwestycją wodną i pododaję te nazwy. Żeby nie było, że zapomniałem. Nie. Skądże tego znowu? No i proszę bardzo, jaka ładna pętla to była. Czekajcie, czy to była pętla, której nie kojarzę? To jest. Tak, to jest ta, zobaczcie. Jaka ładna pętla tutaj dla naszego trolejbusu, który gdzieś najwyraźniej się zagubił, albo w korku stoją. Czekaj, co tu się dzieje? Halo, halo, halo. Czy z trolejbusami jest podobna sytuacja, że są korki? W sensie, to jest linia na dzień i noc. Chyba musi ich dużo zjeżdżać w nocy. Czekajcie, sprawdźmy to. Linie trolejbusowe. Dzień, noc. Dzień, tak, dużo ich zjeżdża, to za dużo ich zjeżdża. Długo ich ciągniemy do 91 w nocy, bo w nocy cały czas i tak jest dużo, żeby mi się później takie coś nie działo. O, to widzimy, no, proszę bardzo. Tym bardziej na głównej linii, która powinna zawsze jeździć na maksa, no, ale nie możemy ustawić, żeby aż tak tego miejsca nie możemy poustawiać. Dobrze, tak, jak widzicie, pozmieniałem te nazwy, przepraszam, Ronda Wiznosza z transportu. Była jeszcze druga nazwa, tylko była zbyt długa, więc nie miałem jak jej tutaj schować. Przepraszam, to są nasze tutaj wszystkie ronda. Jak macie pomysły, to bardzo, nawet możemy nazywać zjazdy. Ale nie wiem, czy to nie jest lekkie przegięcie. O, i zobaczcie na to. Ja nazwałem tej ulicę jedną, przepraszam, to jest ulica 2 metra, no bo to są 2 metra. Co najciekawsze, ta ulica. Jak sobie klikniemy w nią, tego nie zauważyłem wcześniej, to ona się ciągnie. Ja myślałem, że tutaj się kończy. Ona się tutaj ciągnie, zobaczcie, dochodzi do naszej alei. Nasza aleja się nazywa Aleja 2 metra. No zobaczymy. Napiszcie w komentarzach, czy ją tak tutaj zostawić jako Aleja 2 metra. No tu jak widzimy, jest nasz tramwajowa, też zmieniła sobie nazwę. Czy zmienić to na Aleja 2 metra? Napiszcie w komentarzach. Natomiast tak, najciekawsze jest to, że nasza tutaj stacja metra, no, pod tym przyciskiem zawsze trudno wcisnąć, też się nazywa, to jest linia stacja M1, Ronda Wiznosza z transportem, i tutaj jest tak samo stacja M3, czyli w skrócie to można byłoby nazwać, że to jest stacja Plac Konstytucji, bo łączy się z stacją M1 i M3. Tak, jeżeli ktoś z Was nie wie, bo na przykład nie jest z Warszawy lub nie ogląda mojego odcinka o Placu na Konstytucji, serdecznie polecam. To jest faktycznie o nim. Będzie to stacja, która połączy pierwszą linię metra z trzecią, ale nie powiem kiedy i nie powiem, czy na pewno tak się stanie, ale tak powinno być. W sensie tak było w planach kiedyś. Dobrze, no to tak się tylko zmieniało. To nazywałem, zrobiłem jeszcze tutaj wodę, tu proszę bardzo, jest już czysto. Woda jest teraz tutaj ciągnięta, jak się wszystkie włączy, to jest za dobrze. Jak widzicie, też tutaj trochę schodzi się. W sensie, jak spojrzymy sobie na to. Na nasz tej pokazywanie wody. O, dokładnie. Nie widzimy nawet, że to bardziej spływa jakoś w tym rejonie, co jest dobrą nowiną. Dobrze, teraz kolejny punkt naszego programu, czyli zajezdnie tramwajowe. Zacznę od tej, też będzie na timelapsie.
Zaczniemy sobie od tej i później sobie zrobimy tą. Swojego napiszcie mi w komentarzach, czy lubicie, jak jest, są tylko timelapsy, czy jak buduję faktycznie dzielnicy na odcinku bez tych timelapsów. Nie wiem, no bo szczerze powiedziawszy, to dla mnie dużej różnicy nie ma, pomijając to, że jest dużo więcej w małym odcinku i więcej go nagrywam. Ale jeżeli wam się by to bardziej podobało, to bardzo chętnie. Dobrze, tak czy siak, tutaj zajezdnia ta tam wajowa, trochę ten... Będzie trzeba przekombinować, w sensie przebudować, bo tutaj zajezdnia będzie się mieścić, chyba że w drugą stronę ją wykręcę. Zaraz zobaczymy, może zrobimy, że to jakoś zintegrujemy to z tą pętlą, bo ta pętla to chyba w przyszłości zostanie, ale nie wiem jak to jeszcze będzie. Dobrze, tak czy siak, jesteśmy na zerze z populacją. To jak będę to rozbudować tą dzielnicę, to wtedy to się zmieni. Swoją drogą tu mamy straszne korki. Tak, bo ludziom się spodobał ten zjazd, jak widzicie. No niestety nie jestem nic w stanie z tym zrobić. Poza jedną, jedną rzecz mogę zrobić i chyba to zrobimy. Bo w drugą stronę aż tak dużego ruchu nie widzę. Więc gdybyśmy tu przypadkiem zrobili coś takiego, to będą mieli dwa pasy do wjazdu i w teorii może to trochę przyspieszy. Żeby, znaczy na pewno z drugiej strony to nie mogą się robić korki, bo na moście to już jest przesada. Tu też nie są jakieś tragiczne. Dobra, lecimy za jezdnią, nie gadamy do siebie. Możecie dużo rzeczy powiedzieć na temat tej pętli tramwajowej, ale na pewno nie to, że nie jest wzorcowa. Wygląda jak jedne z tych najbardziej czytelnych i najczęstszych ogólnie na mieście, nie mówię tylko o Warszawie, ale też o innych miastach, pętli tramwajowych, które mamy w naszych miastach w Polsce. Czyli, w sensie, może wjazd jest trochę inny, ale nie chodzi mi o wjazd, tylko chodzi mi o samą symbolikę. Wjazd, trzy tory zakręcają wszystkie w jednym kierunku i później jest wyjazd też w jedną stronę. Aktualnie na tramwaje się dopiero rozjeżdżają, więc jak widzimy, nie działa to jeszcze wszystko najlepiej. Co najciekawsze, jak widzicie, są tutaj też zejścia dla pieszych. Można wejść, tu są dwa wyjścia, jedno jest tutaj, drugie jest tutaj schowane pomiędzy blokami. Jak może zauważyliście, mówiłem, że to będzie nasza dzielnica IT,
no i ją zbudowałem. W sensie oni się sami zbudowali, no ale tak czy siak. Nasza zajezdnia, proszę bardzo, zajezdnia jeszcze dużo z niej korzysta, dwa tramwaje. Trochę to zostało przebudowane, tutaj są teraz przystanki, zejścia, no wszędzie, żeby dało się też dojść na zajezdnię, oczywiście są górne dojścia. Połączyłem tą dzielnicę, tu będzie mieszkalna się dalej to podłącza ze sobą. Takie są plany na przyszłość. Tu jest mega rondo, skrzyżowanie tramwajowe. Tu w przyszłości nawet dopuszczam możliwość, iż będą tutaj światła. Chyba, że nie będzie dużego ruchu, tak jak teraz nie ma. No, na razie tutaj, tak jak widzicie, jest droga jedna, tu są tramwaje, tu jest zajezdnik wjazd od razu. No, do zajezdni jest podwójny wjazd. I tu jest pętla, jakby coś, żeby jakiś tramwaj mógł zawrócić, jak jest z innej zajezdni. Tutaj aż dojechał. Tutaj, proszę bardzo, no wjazd na zajezdnię, wjazd tutaj, tu zrobiliśmy nową linię, to jest ta przyszłościowa. Na razie jedzie wzdłuż naszych biur, ale w przyszłości, no tu jest pętelka, ale w przyszłości albo będzie tu most tramwajowy w tym miejscu, albo gdzieś tutaj. Nie wiem, na razie nie będę na temat tego jeszcze dyskutować. Także tak to, no i tutaj nasz zjazd trochę został przybudowany, ale tego raczej nie powinniście zbytnio zauważyć. Tutaj też zostało zmienione. Także tak, no całkiem ładnie, tu są też zejścia oczywiście, żeby dało się jakoś dojść do tej naszej pętli. Na razie nie widzimy jeszcze dużego, tutaj, żeby ktokolwiek chciał z tego korzystać, ale jestem przekonany, że nawet w biurach jeszcze mało kto pracuje. Tym bardziej, że w nocy się wybudowały, więc... No i tutaj są zejścia, nie wiem czy w Mordorze też przyjmują do pracy w nocy, ale może, nie wiem czegoś. Tutaj proszę bardzo sobie to schodzi spokojnie, jak widzicie. Jest zejście i nasz typowy dla przystanków tramwajowych i dla pestki chodniczek, no to jest ulubiony. O, zobaczcie, korzystają. No to mamy pewność, że korzystają. Czy korzystają z tych przejść? Tak, nawet gdzieś idą. To dobrze, tutaj też zrobiliśmy taką kładkę, żeby jakby coś, w sensie nie to, tylko to, żeby jakby coś mogli też tutaj w inny sposób przedostać się nad naszą autostradą, która, bądźmy szczerzy, jest dosyć duża. Zbliża się święto zmarłych, więc w związku z tym nie będę tym złym człowiekiem, że... No dobrze, no to trudno. To zajmiemy się świętem zmarłych. Nie, my po prostu do tego podejdziemy bardzo kreatywnie. Może nie jak może być przesady. Po prostu po cichu. Zrobimy to, co się powinno robić i tyle. Czyli postawimy kolejne dwa cmentarze w naszym tutaj cmentarzu północnym. W sensie nie wiem, czy to będzie północny, bo jest dosyć w centrum miasta. Może takie powązki z tego powstaną. Jak macie pomysł, to piszcie w komentarzach. Ale powiększymy to, bo tutaj w tym jednym jest już dosyć dużo, a w pozostałych mniej. Przy okazji, dzięki temu, że tak dużo ma ich, to jest multum też naszych kawalanów. I będą mogli trochę szybciej działać. Tutaj też jest dosyć dużo się robi ruch na tej ulicy. Dobrze, w dzisiejszym odcinku nie zajmiemy się tym, bo chyba nie wyrobię się. Albo chociaż zaczniemy, może uporządkujemy w ten sposób. Po prostu powywalam obiekty, które nie są tutaj niezbędne. I zrobić porządek, żeby w następnym odcinku konkretnie zająć się tym parkiem. Natomiast w dzisiejszym odcinku jeszcze jest jedna rzecz, którą trzeba koniecznie zrobić i to jest ta długa zajezdnia. I prądu brakuje. To jest mniej dobra nowina, a bo spadła też temperatura mocno. No ale dobra, też trochę dobudowało się nowych obiektów, oni się teraz będą budować, więc możemy w sumie na 100% wskoczyć. Ale co ważniejsze, czyli tak jak powiedziałem, to rondo tutaj nasze wspaniale działa. Zobaczmy, jak tam korzystają z tej linii metra. Znaczy, tutaj jest 37 osób, a na tej stacji ile jest? 99. No to nie jest aż tak tragicznie, ani nie jest aż tak bardzo dużo osób, jak sądziłem, że może być. Tu jest 42 osoby, tu jest 50. No po prostu korzystają z tego, jak z pociągu, który jedzie pod ziemią, tak? A z tego 49. No to nie jest źle. Jak biorąc pod uwagę na to, jak tutaj na początku było bardzo mało osób z tego korzystało, więc no dobrze. Dobrze, bez zbędnego przedłużania. Lecimy z tą zajezdnią tramwajową, bo ta tutaj będzie miała branie. Znaczy wiadomo, żeby największe miała branie, to musiałbym to wyburzyć i postawić na nowo, w sensie nie to, tylko to. Ale tego nie zrobimy z przyczyn oczywistych. Nie chcę mieć armagedonu, że nagle mi połowa tramwajów znika. Tego nie chcemy. Dobrze, no to lecimy z kolejną zajezdnią tramwajową.
Dobrze, no i to byłoby właściwie tyle. Coraz gorzej z mojej gardła wychodzi. Teraz puścimy sobie tylko jedną linię bambajową, żeby nie było, że tam nic nie będzie dojeżdżać. Chyba to jest dobre miejsce, bo jest obok naszych tej stacji metra. Że tu jest druga opcja, ale chyba z niej nie skorzystam, wiecie co, bo jakoś tak mi się tutaj nie podoba zbytnio. W sensie ogólnie tu nie mam żadnej. Tak jest ten system zrobiony, jest ten cały schemat, że ta linia powinna gdzieś jechać dalej. Jedyną taką faktycznie, o to jest ta różowa, to jest taką, gdzie bym mógł teraz puścić dalej, to jest tu. Wiecie co, zrobimy tak. Chwilowo puścimy dwie linie dokładnie, dosłownie na tej samej linii. Ze względów tylko i wyłącznie takich, że nie mam pomysłu skąd puścić przez ten nasz wielki węzeł, jak go puścić tutaj przystanek. Więc tak, tu będzie przystanek jeden, dobrze. Dalej tutaj, przed skrzyżowaniami, jak widzicie, to jest w ogóle zupełnie nowy typ skrzyżowań. Ja zaraz wam dokładnie wytłumaczę, jak on działa i co, gdzie i jak. Tutaj jest zakończenie, na razie to jest taka chwilowa część. Tutaj mamy podwójne skrzyżowanie, tu jest wjazd. To jest takie jedno miejsce mamy w Warszawie. Nie wiem, czy widzieliście wszyscy, sądzę, że większość z was widziało. Na Grochowie. Mamy coś takiego, w sensie naprawdę. Wydaje mi się, że to może być już południe, ale nie daje pewności, więc na. Ale jest takie miejsce jedno, które jak się zjeżdża z mostu poniatowskiego, to jest od razu, proszę bardzo, jedzie właśnie w taki dziwny, zupełnie inny sposób. Wspomnę, zobaczcie, mamy tutaj trzy tramwaje i żaden nie jest, jedzie tu. W sensie ten to będzie jechać dalej prosto, tak? Ale to na razie jedzie. W sumie, no dobrze. Dobrze, żeby nie było, że zapomnę w przyszłości, bo wiemy, jaki ja jestem, prawda? No, zapominalski. Przy niektórych rzeczach. Więc proszę bardzo. Nawet nie skomentuję tego. Nawet nie skomentuję tego, po tym jak piękno tutaj stworzyliśmy to jest po prostu dramat, ale ze względów, żeby było, że jest, to będzie i proszę bardzo. I ta linia sobie tu podjedzie z tu przystankiem. Tu przystankiem. Czekaj, tak, przed tym. I dalej tu jeszcze damy ci przystanek. I przy okazji będzie wyjeżdżać tak zupełnie z innej strony. No wyjeżdża z tej samej, no już. Nie będziemy tutaj kręcić chyba. Tutaj sobie jedyne co zrobimy to dojście. Takie zwykłe. I już wam tłumaczę co tam się działo i na tym kończymy swój odcinek, bo już czas mój na ten odcinek się skończył. Także tak, mamy linię tramwajową właśnie, którą uruchomiliśmy. Ona jest zajezdnie. O, wyjechały dwa tramwaje pewnie na tą linię. No i tak. Po pierwsze, jak widzicie, mamy tutaj zupełnie nową dzielnicę. Takiej jeszcze nie budowałem, pomiędzy jedną a taką od ronda. Są zaokrąglone i tutaj są to drogi jednokierunkowe. Czegoś takiego nie mieliśmy, ale proszę bardzo, zobaczymy jak będzie się rozwijać. Mamy tutaj sanatorium, jak coś, biblioteka, szkoła tutaj jest. Jak ta szkoła jest postawiona? To jest sztuczka magiczna, pewnie widzieliście to może, chociaż mogłem to też usunąć. Polega to na tym, iż w tym rejonie właśnie mamy ścieżkę rowerową. Taką zwykłą, co nie? I to jest najmniej fajne, że to tak można podstawić. I ścieżka rowerowa się tutaj ciągnie dalej, bo stwierdzimy, że ona tutaj im przydaje się, bo ludzie z niej korzystają chętnie. Więc po prostu nie chciałem jej usunąć i jest tak, jak tu była cały czas. Zobaczmy, czy ludzie z niej korzystają. No to zależy. Niektórzy tutaj mają jakieś dziwne wymysły, że jednak wolą pójść na odwrót. No dobra, niech im będzie, jak im się podoba, tak niech jadą, tak? Ja tu nie będę nikomu mówić, jak ma jechać. Także tak, proszę bardzo. Natomiast co najciekawsze, widzicie, to też są tutaj ścieżki rowerowe. No dużo osób z nich korzysta, bo nie są na razie jakoś świetnie popodłączane, może w przyszłości będzie więcej, ale też ewentualnie, jeżeli faktycznie rowerzyści nie polubią tych naszych ścieżek, to jeżeli bym specjalnie wybudował, ja wam pokażę, żeby nie było, że mówię, że jest jak nie jest. Jeżeli wybuduję dokładnie o w ten sposób, tylko tutaj w odpowiednich też miejscach trzeba zrobić nody, w tych samych miejscach, co są droga, o, to zobaczcie, jakie combo da się zrobić. To się może nie koniecznie z drzewkami, ale na przykład możemy sobie zrobić taką czerwoną kostkę, takim jednym długim strasznie. Nie, takie coś to na pewno nie. Ale na przykład coś takiego,
jaka taka ścieżka do joggingu. No, ścieżek mamy od groma, tak? Przecież cały kampus nam wydaje multum ścieżek, o, no, niektóre są niedostępne jeszcze. Więc proszę bardzo, jak coś, to możecie napisać, która wam się ścieżka najbardziej podoba z tych wszystkich. Ja chyba na razie sobie zostawię tą z kampusu, bo nie wygląda chociaż... Chociaż dobra, dla odmiany może być ta z ZOO. Także tak. No i możemy to sobie po prostu pozamieniać zamiast tych ścieżek rowerowych, jak w przyszłości nikt nie będzie korzystać. Czemu ta ulica jest wspaniała? Bo możemy sobie samemu dodać tą część. Nie ma żadnych bezpośrednich wjazdów na ulicę. Możemy sobie dodać, tak jak mówiłem, chodniki, drzewka mamy, dowolna droga na środku i tramwaje po bokach. Jest to inny typ drogi, tak jak mamy tutaj, że tramwaje jadą z boku, bo tu tramwaje jadą też z boku, ale po dwóch stronach i jednokierunkowymi drogami. No tu musiał być specjalny wjazd, dlatego tutaj jest przejazd przez to wszystko i dotąd. Tutaj jest jeszcze ten nasz tramwajowy wjazd. I drugi tramwajowy wjazd do tej zajezdni jest od tej strony w przyszłości, jak po prostu będzie dużo mniej tutaj jeździć. O, tylko tu trzeba wyłączyć światła. I jakby coś, to jest też tutaj od drugiej strony dojazd. Ta droga będzie się ciągnąć w przyszłości gdzieś tutaj na górkę i raczej nie wiem, czy się dociągnie aż tam dalej. Ale gdyby się dociągnęła, to jest świetny pomysł. Powiem to tak, naprawdę świetny. Dobrze, to było na tyle z odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to zostawcie w górę. Jeżeli chcecie być napisany dzwoneczek. No i co tu dużo nie mówić. Do zobaczenia już wkrótce. W kolejnym materiale na moim kanale. Nie wiem, co będzie kolejne, ale powinienem to być Industries, bo przydałoby się go w końcu skończyć. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć!